Marynarki Wojennej i Ministerstwu Obrony Narodowej. Jesteśmy także wdzięczni greckim żołnierzom, marynarzom, lotnikom oraz władzom i narodowi Grecji za pomoc, współpracę, przyjaźń, z którymi spotkaliśmy się, kręcąc ten film. Greckie wyspy Morza Egejskiego to ojczyzna wielu mitów i legend pełnych bitew i przygód. Te ruiny to pozostałość budowli, które śledziły rozkwit i śmierć wielkiej cywilizacji. Widziały półbogów i herosów, bohaterów tych mórz i wysp. Na tej samej scenie rozegrała się legenda naszych czasów, a jej aktorami byli zwykli ludzie. W roku 1943, jak głosi opowieść, 2000 brytyjskich żołnierzy znalazło się na wysepce Keros. Byli w beznadziejnej sytuacji. Mieli przed sobą tydzień życia, albowiem w Berlinie państwa osi postanowiły dać pokaz siły na Morzu Egejskim, by przeciągnąć neutralną Turcję na swoją stronę. Miejscem akcji miała być właśnie wyspa Keros, która, choć pozbawiona znaczenia militarnego, leżała tylko kilka mil od brzegów Turcji. Wykonanie zadania powierzono elicie niemieckiej machiny wojennej. Żołnierzy z Keros czekała zagłada, chyba że udałoby się ich ewakuować. Jedynego przejścia do wyspy strzegły wszakże dwa potężne niemieckie działa, zbrojne w radary i umieszczone na wyspie Navarona. Działa tak potężne i celne, że nie przepuściły żadnego alianckiego okrętu. Wywiad aliantów dowiedział się o akcji tydzień przed jej terminem. Wypadki następnych 6 dni stały się legendą wyspy Navarona. Gregory Peck, David Niven i Anthony Quinn w filmie Działa Navarony.